Cześć kochani, to ja Wojtek Pietraszek, kanał rockday.pl. Kolejne ćwiczenie to byłoby takie ćwiczenie, które polegałoby na przeskakiwaniu o oktawę, czyli o 12 półtonów w górę. Zobaczcie, na czym by to polegało. Mniej więcej by to wyglądało, czy po prostu przeskakujemy o dokładnie 12 półtonów, prawda? Czyli zaczynamy od dźwięku G, G, F, G, F i przeskakuje G, F, G, F. Czyli w zwolnionym tempie to byłoby coś takiego. Jeszcze raz. W zwolnionym tempie byłoby coś takiego. W każdym razie widzicie, to jest fajna rzecz, tylko że problemem jest sporym to, przynajmniej na początku, że po prostu jeśli mamy ten trzeci próg, to teraz przejście, przeskoczenie, przyjechanie, zjechanie, cokolwiek do tego 15, no bo to wiadomo, to jest 15, 13, trzeci, pierwszy. To jest problematyczne, ponieważ gramy, mamy tempo, prawda? Czyli przejście z jednego dźwięku na, znaczy z jednego z tego progu trzeciego na 15 musi się odbyć w tym czasie, prawda? O, tu jest jedno, tam nie ma przerwy, prawda? Żebyśmy sobie rękę przesunęli, więc to jest kwestia taka, że musimy najlepiej zacząć w wolnym tempie, gdzie po prostu, tak jak już grałem wam, prawda, w zwolnionym tempie, gdzie po prostu mamy czas na tyle, żeby się ogarnąć. To jest świetne ćwiczenie, poza tym bardzo szpanersko też wygląda, no to trzeba przyznać, bardzo szpanersko wygląda taki motyw, jeśli go sobie po prostu gram na koncercie, akurat no niekoniecznie taki, bo to jest taki bardzo prosty, prawda? Sekunda wielka. Chociaż z drugiej strony, jakby tak się popatrzeć na to z boku, to całkiem też zacnie brzmi. Hejka, sorry, że przeszkadzam. Jeśli uważasz, że lekcje, które robię na YouTubie są fajne, to może, że zechcesz zapisać się na lekcję gry przez Skype. Jeśli chcesz kupić książkę, którą napisałem o motywacji, gdzie mówię właśnie dużo rzeczy o motywacji, o tym, jak pokonać lenistwo, jak przygotowywać się do ćwiczeń, jaki harmonogram ćwiczeń i tak dalej, to możesz zakupić tą książkę. No i jeszcze oczywiście, jeśli chcesz kupić sprzęt, a nie wiesz też, czego chcesz tak naprawdę, co dokładnie, nie wiesz, co wybrać, to też do mnie napisz, jako że prowadzę sklep muzyczny, to po prostu chętnie doradzę i sprzedam fajny sprzęt, fajnie brzmiący. Zapraszam i sorry, wracaj z powrotem do oglądania. Papatki. Już w takim większym tempie. Zawsze to jest tak, to już też pewnie będę wam mówić, poza tym, że do odważnych świat należy, rock day po prostu graj i grajmy. Ale to jeszcze druga sprawa, bo tutaj pierdolę powiem, że zawsze jest tak, że jeśli gramy coś w wolnym tempie, tak się, kuźwa, ale to brzmi jak gówno. A, tak, jak to może fajnie brzmieć, jeśli ci tam gitarzyści sobie cisną to na koncertach, ci znani gitarzysty, prawda, solówki sobie gitarzysty cisną i to brzmi super. A tutaj na przykład mam tą solówkę, gram to w wolnym tempie i brzmi jak gówno. Zawsze to jest tak, że fajne rzeczy fajniej brzmią, niektóre brzmią, oczywiście, ale ja tutaj nie mówię, że zapieprzajmy, bo po prostu każdy prawdziwy gitarzysta to musi srać na tej gitarze
dźwięków milion na sekundę, to nie o to chodzi. Tylko, że po prostu zwykle niektóre motywy fajnie brzmią, jeśli są grane szybciej. No po prostu, posłuchajcie to, mam tutaj ten. Oczywiście im szybciej, tym po prostu to już nie wiadomo, co się dzieje, no bo tu się dźwięk zlewa, prawda? No to też kwestia jest taka, miejmy umiar w tym, co robimy, prawda? Więc to też do tego trzeba w ten sposób podejść, żeby to w miarę też fajnie brzmiało. Ale najważniejsze jest to, żebyśmy po prostu tą ręką potrafili po prostu przeskoczyć o daną wartość. W tym przypadku chodzi mi o oktawę, czyli 12,5 tonów do góry. Oczywiście można zrobić to, żeby to były, mogło to być mniejsze odległości. Na początku możemy na przykład zrobić 3-1, 3-1, 5-3, 5-3. No to... sposób też można to zrobić, prawda? Później się stopniowo przesuwać. To jest też bardzo dobre ćwiczenie, czyli można powiedzieć tak troszeczkę, rozciągamy ten, tą odległość interwałową między, prawda, obydwoma rękami, aż dochodzimy tam powiedzmy do jakiegoś tam, do oporu, można powiedzieć. No, największa skrajność to byłaby co? 3-1, 3-1, załóżmy, na 24-22 powiedzmy, no nie? To byłoby w ten sposób, tylko że 24-22 tutaj brzmi troszkę głupio. Grube struny na wysokich progach brzmią kijowo. W każdym razie to sobie też spróbujcie, czyli jako ćwiczenie drugie po prostu sobie przeskakujmy na razie o jeden próg możemy zrobić, czyli 3-1-3-1, 4-2-4-2. No i później kolejne ćwiczenie to byłoby po prostu 3-1-3-1, 5-3-5-3. W ten sposób. No kolejne, wiadomo, to możemy już tam x tych ćwiczeń zrobić. Kolejne byłoby 1-3-1-3-1, 6-4-6-4, 3-1-1-7-5-7-5 i tak dalej, i tak dalej. Więc wy to sobie spróbujcie już w domciu na spokojnie sobie po prostu porozszerzać ten zasięg. Najpierw w wolnym tempie, a później zwiększajmy, prawda? Czyli bezwzględnie chodzi o to, żeby zacząć od wolnego i iść do coraz szybszego. Nie zostawajmy na jednym poziomie, prawda? 100 uderzeń, jak po prostu trzeba iść w górę. Zawsze to powtarzam i zawsze wy też mieć to na uwadze, żeby zaczynać od wolnego, a dochodzić do jak najszybszego, w którym jesteśmy w stanie zagrać. Bo później z czasem poza tym samym zobaczymy, że ten najszybszy później będzie jeszcze troszeczkę szybciej, aż będziemy zwiększać iść do góry po prostu jeszcze wyżej niż mieliśmy na początku, prawda? Na początku powiedzmy 150, o Matkę Święta. Później 160, okej, 170, 175, 180 i tak dalej. Więc generalnie to też musicie na to zwracać uwagę. A ja tym razem spierniczam, na razie.